Wiecie dobrze Państwo, na czym byliśmy skoncentrowani dzisiaj. Mówię o polskiej delegacji na posiedzenie Rady Europejskiej. I całość debaty właściwie koncentrowała się wokół problemu migracji. I muszę powiedzieć, pozwólcie na taką ogólną uwagę, że po raz pierwszy to nie była tylko moja impresja, tylko właściwie każdy zabierający głos, każda pani premier, pan premier, niezależnie od tego, z jakiego kraju, podkreślali, że to jest właśnie pierwsza taka debata o migracji bez udawania, bez hipokryzji i z pełną świadomością, jak ważny jest problem też tej formy nielegalnej migracji, która jest organizowana przez Białoruś i Rosję na naszej wschodniej granicy. Jak wiecie, te rozwiązania nie są proste, nie są łatwe. Miałem okazję rozmawiać od samego rana, już pierwsze spotkanie, chyba 7:30 z premierem Szwecji i później każde następne potwierdzało i to jest rzecz, która mnie najbardziej cieszy, powiem szczerze. Takie pełne zrozumienie, niezależnie od tego, czy to jest socjalista z Hiszpanii, czy to jest szefowa komisji, czy to jest chrześcijański demokrata z Luksemburga, ale właśnie każdy mój rozmówca bez wyjątku i później to znalazło potwierdzenie na sali w czasie tej ogólnej debaty, wykazywali zrozumienie nie tylko dla sytuacji Polski w związku z tą agresywną, nielegalną migracją na wschodniej granicy, ale także wszyscy bez wyjątku rozumieli, że ta nadzwyczajna sytuacja potrzebuje odpowiednich metod działania. Dla mnie to, co udało się zapisać na papierze, to jest te kluczowe słowa Russia and Belarus or any other country cannot be allowed to abuse our values, including the right to asylum and to undermine our democracies. The European Council expressed its solidarity with Poland and with member states facing these challenges. Exceptional situations require appropriate measures. I no, kluczowe, jak się Państwo domyślacie, jest wskazanie Polski w kontekście wojny hybrydowej czy tej presji organizowanej przez Rosję i Białoruś na naszej wschodniej granicy. I ta zgoda, podkreślam jeszcze raz wszystkich bez wyjątku, że to jest sytuacja wyjątkowa i ona wymaga stosownych instrumentów, żeby przeciwdziałać tej sytuacji. Pewnie zapytacie za chwilę, czy wprost ktoś powiedział, że zawieszenie prawa do azylu jest akceptowane przez instytucje europejskie. Dla mnie jest ważne, że zarówno rano w czasie spotkań z przywódcami tej centroprawicy europejskiej, w rozmowach z szefową komisji, a później na posiedzeniu Rady Europejskiej wszyscy zakładali, że Polska będzie podejmowała decyzje autonomicznie i że one będą akceptowane. Nikogo nie będę wprawiał w zakłopotanie, więc nie informowałem wszystkich na temat szczegółowych propozycji, jakie przygotujemy, jeśli chodzi o polskie rozwiązania, te, które będą wymagały także ustawy, ale dla wszystkich było jasne, że Polska jest rzeczywiście w sytuacji szczególnej i że ma prawo do stosowania szczególnych rozwiązań. To, co było też ważne i to, czego oczekiwałem, właściwie chyba z punktu widzenia pewnej strategii na najbliższe lata, to chyba był najważniejszy efekt. Nie tylko to doraźne jakby zrozumienie czy wsparcie dla Polski w tej konfrontacji z Białorusią i Rosją na naszej wschodniej granicy, ale przede wszystkim zmiana języka. To, o czym mówiłem jeszcze kilka dni temu w Warszawie, że potrzebna jest w ogóle pewna, no, co najmniej głęboka korekta tego paradygmatu, jeśli chodzi o politykę migracyjną w Europie, a mówiąc po ludzku, tak po polsku, że trzeba zmienić nastawienie. Nastawienie, które do tej pory było oparte na tej zrozumiałej przecież historycznie, szczególnie dla Polaków, dla mnie, dla mojego pokolenia, tej zasadzie, która znalazła swój wyraz w konwencji genewskiej, w przepisach, w traktatach europejskich i wynikała z doświadczenia II wojny światowej, a później komunizmu, żelaznej kurtyny zimnej wojny. Czyli, że całe prawo dotyczące migracji, azylu, etc. jest nastawione na to, jak chronić tych, którzy uciekają prześladowani z państw rządzonych autorytarnie, czy przez dyktatury komunistyczne, czy jakiekolwiek inne. Po raz pierwszy na Radzie Europejskiej i
tak jak wspomniałem, od lewa do prawa, niezależnie od poglądów politycznych, wszyscy wreszcie przyznali to, czego się domagałem od dłuższego czasu, że zmieniły się kompletnie okoliczności. I że to nie ma nic wspólnego z problemem praw człowieka, tylko mamy do czynienia z zupełnie inną migracją. Państwa, które kiedyś w przeszłości, te państwa dyktatorskie, reżimy autorytarne, robiły wszystko, żeby nie wypuścić ludzi. Dzisiaj organizują przemyt ludzi na wielką skalę. To są kompletnie inne wyzwania. I tutaj nie musiałem się jakoś szczególnie wysilać, żeby budować taki konsensus wokół tej potrzeby budowania innej polityki migracyjnej, gdzie priorytetem jest ochrona granicy zewnętrznej. To jest bardzo ważne na lata. My sobie poradzimy i to chciałbym od razu uspokoić wszystkich. My sobie poradzimy, jeśli chodzi o granicę z Białorusią, naszymi polskimi metodami. Tym bardziej, że zyskałem powszechną akceptację dla mojego sposobu myślenia tutaj, naprawdę, bez słowa przesady. Wiecie, nawet dzisiaj pierwszy raz, bo ja dostaję dwa razy dziennie, czy dwa razy na dobę meldunki dotyczące prób nielegalnych przejść przez polską granicę. I od wielu dni ta gorąca debata na temat ewentualności zawieszenia prawa do składania wniosków azylowych. Okej, ktoś może powiedzieć, że to jest bieg okoliczności, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ciągu najbliższych kilku dni. Ale dzisiaj dostałem informację o tym, że tych prób przekroczeń przez dzisiejszy dzień było 7. W tych najgorszych dniach to było 600-800 dziennie. Jeszcze tydzień temu to było 90. Podkreślam, nie chcę tutaj wiecie, zgrywać takiego sprawczego. Będziemy badali w nas w najbliższych dniach, na ile te zapowiedzi, że będziemy ograniczali możliwość składania wniosków azylowych, na ile one działają też zniechęcająco, jeśli chodzi o podchodzenie pod naszą granicę, ale ja jestem w 100% przekonany, że niezależnie od tego, czy będziemy musieli używać tych twardych narzędzi, czy nie, sama zapowiedź, że będzie trudno o złożenie wniosku azylowego. Mówię o tej granicy, bo ciągle są nieporozumienia. Mówię dokładnie o tej granicy z Białorusią, gdzie kwestia azylu jest wykorzystywana, nadużywana, jest właśnie jest takim narzędziem, instrumentem gwałtu na de facto na i wartościach i zasadach przez Białoruś czy Rosję. Więc zobaczymy, czy w ogóle będziemy musieli stosować te metody, czy wystarczy jakby przygotowanie tego oprzyrządowania prawnego. Dzisiaj ważne dla mnie jest to, że mam takie poczucie pełnego zrozumienia, że Polska jest że Polska ma prawo domagać się szczególnych rozwiązań. Fakt, że Polska została wymieniona w konkluzjach jako państwo szczególnie zasługujące na uwagę i pomoc tej kwestii jest też dla mnie bardzo ważny. Mam też ofertę i z państw Unii Europejskiej. W ostatniej chwili, tuż przed zakończeniem obrad, prezydent Francji pytał się, czy ma przyjechać, zobaczyć te granice, czy Francja mogłaby jakoś pomóc. Instytucje europejskie są bardzo, bardzo otwarte na wszelkiego rodzaju pomoc, więc ja jestem tutaj dość, znaczy zawsze umiarkowanym i ostrożnym, ale optymistą. Jeśli chodzi o kwestię paktu migracyjnego, nic nowego się nie zdarzyło. To był ten cel, który chciałem osiągnąć. Znaczy, z oczywistych względów, no nie muszę też tu Państwu tłumaczyć, znacie się na tym. Wiadomo było, że to nie jest Rada Europejska, która może zmienić zapisy paktu albo unieważnić pakt migracyjny w jakichś elementach, ale spekulowano przed Radą Europejską, że będą jakieś zapisy o tym, że się przyspieszy, wzmocni. Zostało zachowane status quo i zrozumienie dla Polski, że niektóre zastosowania paktu migracyjnego mogą być w tej sytuacji, kiedy jesteśmy atakowani przez tę zorganizowaną migrację przez Białoruś, że to byłoby dla Polski niekorzystne i tutaj też mam takie wrażenie, że wszyscy mnie dość dobrze rozumieją. Znaczy, jakby ta solidarność z Polską zapisana wprost w konkluzjach, to nie były tylko puste słowa. Ludzie naprawdę tutaj zrozumieli, że ta sytuacja wymaga takiego szczególnego traktowania i szczególnych rozwiązań.
To chyba tyle, nie? Bo będą pytania jakieś. Tak, przypuszczam. Tak? Mamy czas na 2-3 pytania. Bardzo proszę, pani redaktor Bawołek. Dobry wieczór, panie premierze. Ja chciałam zapytać, kryzys migracyjny rozpoczął się 9 lat temu. Problem na granicy polsko-białoruskiej trwa też już od wielu lat. Gdyby te propozycje, które padły ze strony polskiego rządu, pojawiły się tutaj w Brukseli, to dobrze pan wie, bo był pan szefem Rady Europejskiej przez 5 lat, jeszcze do niedawna wzbudziłyby, mówiąc dyplomatycznie, niezadowolenie. To co się stało, że dzisiaj takie pełne poparcie dla tych propozycji jest wśród przywódców? To nie jest tylko kwestia mojego osobistego wdzięku i zdolności przekonywania partnerów. Żartuję, wiadomo, że nie o to chodzi. Generalnie ta potrzeba twardych rozwiązań, nie mówię brutalnych, przecież one nie są wymierzone w żadnym wypadku w azylantów, ludzi potrzebujących ochrony czy pomocy, ale świadomość, że wszystko się zmieniło. Te statystyki są upiorne, liczby są przygniatające. My bardzo się martwimy tą agresywną presją migracyjną na wschodniej granicy, no, a nasz sąsiad, taki Niemcy na przykład, mają ciągle ten problem z nielegalnymi przybyszami i skala jest tak 200 tysięcy rocznie. Także no, miejmy świadomość, że rzeczywiście w Europie coraz więcej i polityków, i partii politycznych, i rządów rozumie, że żadne z tych tradycyjnych rozwiązań niczego nie przynosi. I dlatego ja nie byłem odosobniony, wręcz przeciwnie. Okazało się i to, no, pani premier Danii była zachwycona, pani premier Włoch była też zaskoczona, że to, co jest tym takim polskim stanowiskiem, dość twardym, stało się właściwie mainstreamem. Ale nie dlatego, że znaczy naprawdę nie w żaden sposób nie chcę przeszacować mojego wpływu. Naprawdę nie o to chodzi. Po prostu dociera coraz bardziej intensywnie do świadomości europejskich przywódców, że dotychczasowe metody, w tym pakt migracyjny, to nie jest odpowiedź na zagrożenie, jakie rodzi masowa nielegalna migracja. Ten pakt migracyjny zawiera w sobie, jak wiecie, także nawet dla Polski niektóre są tam użyteczne instrumenty, przede wszystkim ta polityka powrotów. Trudna, ale państwa szukają różnych sposobów. To jest umowa z Albanią, umowa z Tunezją, gdzie wysyłać ludzi, którzy przybyli nielegalnie i których trzeba gdzieś odesłać. Przepraszam, to brzmi brutalnie, no, ale no, upraszczając. Więc wszyscy sobie zdają sprawę, że część z tych zasad, jakie pakt migracyjny przyniósł, one mogą być użyteczne, ale że generalnie pakt migracyjny nie był odpowiedzią stosowną do rangi problemu. Dzisiaj po raz pierwszy na Radzie Europejskiej przygniatająca większość głosów była na, no tak jakby napisana trochę po polsku, że tak uproszczę, czyli że zadaniem Unii Europejskiej i także przyszłych zmian, przyszłych zapisów tych legislacyjnych jest skuteczne zapobieganie nielegalnej migracji. Ograniczenie radykalne liczby osób, które napływają nielegalnie do Europy. Ciągle jeszcze tam niektórzy gryzą się w język, boją się, chcą być politycznie poprawni. To jest bardzo wrażliwa kwestia dla wielu środowisk. No wiadomo, trochę czasu musiało minąć, żeby ludzie się nauczyli myśleć tak praktycznie. Europa nie może przyjąć wszystkich chętnych, koniec, kropka. Znakomita większość tych, którzy chcą wykorzystać prawo do azylu, to nie są tak naprawdę ci, którzy potrzebują ochrony tej politycznej, nie są prześladowani. I trzecia rzecz. Są dziesiątki państw wokół Europy, które spełniają kryterium państwa bezpiecznego. Tam też można składać wnioski o azyl. Nie każdy musi dotrzeć do Unii Europejskiej, żeby skutecznie się ochronić przed represjami, bo bardzo wiele państw spełnia, gorzej czy lepiej, ale spełnia ten wymóg czy standard państwa bezpiecznego. I także ten twardy kurs no, zyskuje coraz więcej zwolenników też w Radzie Europejskiej. Dzisiaj to było
wiecie, tak byłem lekko zaskoczony, właściwie jednomyślność. A w sprawie tego, że my jako Polska potrzebujemy specjalnych narzędzi na wschodniej granicy, no to, to w ogóle było niedyskutowane, tylko oczywiście tak, Donald, masz rację, tak, Polska potrzebuje pełnej solidarności, w ogóle naprawdę zero wątpliwości. Jak to będzie później w praktyce wyglądało, inna kwestia. Wiadomo, że to jest każdego dnia trzeba będzie, będzie gdzieś, trzeba się starać, żeby to dobrze wykorzystać, ale bez jakiegoś tam, bez euforii, bez dziecinnego entuzjazmu, ale jestem bardzo zadowolony z tego, z tej zmiany nastawienia i z tego pełnego wsparcia dla Polski, jak wiadomo, po dość kontrowersyjnych moich słowach. No niektórzy z Państwa się spodziewali, że tutaj dostanę pałką po głowie od wszystkich, że jestem przesadnie jakoś nastawiony, a byłem bardzo mile zaskoczony intensywnością i powszechnością poparcia. Bardzo dziękuję. Polsat News, bardzo proszę. Piotr Witkowski, Polsat News. Chciałem się zapytać o plan zwycięstwa przedstawiony przez Wołodymyra Zełenskiego. Czy widzi pan realną możliwość spełnienia choć niektórych postulatów z tego planu? Viktor Orban nazwał ten plan przerażającym i powiedział, że wzywa inne państwa do tego, aby namawiały Ukrainę do negocjacji z Rosją. Tak jak miałem pełne poczucie solidarności, no można by się nawet zaśmiać właśnie od Viktora Orbana po Pedro Sancheza, czy od Ursuli von der Leyen po Charlesa Michela, to też jest rzadkością taka pełna solidarność między instytucjami. Jeśli chodzi o Polskę i o kwestię tej wojny hybrydowej na naszej granicy, o tyle nie powiedziałbym, że była pełna harmonia w ocenie planu zwycięstwa przedstawionego przez Wołodymyra Zełenskiego, ale nikt się tego nie spodziewał. Znaczy, nic nowego się tutaj nie zdarzyło. Wiadomo, jakie państwo mają, jaką opinię na temat wojny, agresji rosyjskiej. Wiecie, sam plan zawiera właśnie tylko jedną główną tezę tak naprawdę, znaczy, czyli te perspektywy członkostwa w NATO. Ja miałem ten wyjątkowy jako polski premier. Miałem ten komfort, że nie musiałem mówić przez 20 minut. Wystarczyło, że przypomniałem, że kiedy po raz pierwszy pojawiła się idea członkostwa, czy takiej uzasadnionej aspiracji Ukrainy, jeśli chodzi o członkostwo w NATO, to był 2008 rok, no to Polska wtedy, obecny na szczycie NATO był nieżyjący prezydent Lech Kaczyński. A akurat w tej sprawie, jak wiecie, w Polsce był zawsze konsensus i Polska była razem ze Stanami Zjednoczonymi wtedy za tym, aby tę perspektywę natowską otworzyć dla Ukrainy. Więc tylko przypomniałem o tym, że to jest długa tradycja i że to się nie zmieni. Polska będzie w kwestii bezpieczeństwa i tej gotowości do twardego stanowiska wobec agresywnych zamiarów Rosji, że Polska będzie z Ukrainą i że... Natomiast na ile realistyczny jest ten plan, no, znacie go. Znaczy, to nie jest skomplikowana historia. Wszyscy wiemy, że jesteśmy w tym momencie takiego geopolitycznego wyczekiwania na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Nikt tego nie ukrywa i wiadomo, że te rozstrzygnięcia dotyczące pewnych strategii, też wynikających czy sugerowanych w planie zwycięstwa prezydenta Zełenskiego, że no one będą jakby na nowo oceniane po wyborach w Stanach Zjednoczonych i po nie wiemy, kto wygra i nie wiem, jaka będzie tak naprawdę polityka amerykańska po wyborach wobec Ukrainy, ale z całą pewnością będzie miała bardzo istotne znaczenie, szczególnie jeśli chodzi o członkostwo czy tę drogę do NATO. I ostatnie pytanie, redaktor Płomecka. Beata Płomecka, Polskie Radio. Panie premierze, jaki jest ciąg dalszy? Jaki będzie ciąg dalszy według pana tej dyskusji dzisiaj? Czy jest możliwe
w ogóle uregulowanie na poziomie unijnym sytuacji nadzwyczajnej wojny hybrydowej pozwalającej na zawieszanie prawa do azylu? Czy to będzie tylko takie doraźne decydowanie, przyzwalanie na taką reakcję ze strony, w reakcji na działania reżimów w Moskwie i w Mińsku? I drugie pytanie, jeżeli mówimy o zmianie podejścia w ogóle do polityki migracyjnej w Unii Europejskiej, to pan pamięta rok 2018 i też wcześniejsze lata 2015, kiedy pan był szefem Rady Europejskiej. Komisja Europejska wtedy stawiała na przyjmowanie obowiązkowych migrantów. To był wtedy Jean-Claude Juncker i słynne walki o zapisy w konkluzjach, wykreślanie 5 tysięcy i 10 tysięcy przymusowych migrantów. Czy to jest na tyle ten zwrot się dokonał, że można będzie mówić o tworzeniu, o odsyłaniu nielegalnych migrantów do obozów poza Unią? Czy ta dzisiejsza dyskusja nas przybliża do tego i jakie jest stanowisko Polski? No, pojawiają się te takie, wiecie, perspektywy związane z inicjatywami takiego jakby outsourcingu tego problemu. Ja nie używałbym sformułowania, że wysyłanie do obozów, bo wiadomo, jakie to ma konotacje w języku polskim, ale generalnie o odsyłaniu nielegalnych migrantów do kraju trzeciego, który się decyduje na goszczenie w związku z finansowym wsparciem i później dopiero rozwiązywania tego problemu, ale na terenie innym niż Unia Europejska. To jest Tunezja, to jest umowa włosko-albańska. Była taka próba dość niepoważna, brytyjsko-rwandyjska, znaczy nie. Ale to oczywiście, moim zdaniem, to nie jest rozwiązanie problemu, no bo jeśli mówimy o tak jak w przypadku właśnie Niemiec, to jest 200 tysięcy, jak myśmy mieli przecież w tym piku 800 prób dziennie na dobę przekroczenia nielegalnego w Białorusi. Pamiętamy kryzys ten zażegnany porozumieniem z Turcją, kiedy to były miesięcznie setki tysięcy ludzi zmierzających do Europy. Więc wszyscy sobie zdajemy sprawę, znaczy na pewno chyba wszyscy zdają sobie sprawę. Jeszcze nie wszyscy przeszli przez, nie przekroczyli Rubikonu. Znaczy, żeby wreszcie otwarcie powiedzieć, że bez skutecznej, twardej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej my sobie nie poradzimy. Sama, znaczy na pewno relokacja nie jest metodą. My nie będziemy relokować. Mamy wystarczająco dużo problemów związanych z wojną ukraińską, z granicą Białorusi. Ale relokacja jako taka niczego nie rozwiązuje. Znaczy to, że ktoś komuś prześle jakąś grupę migrantów wewnątrz Unii Europejskiej, to nie jest rozwiązanie problemu. I wiecie, że oni to już wszyscy wiedzą. Znaczy, okej, no jakieś państwo, Holandia, Niemcy tam będą szukali jakiejś ulgi chwilowej. Na pewno nie kosztem Polski, to chcę podkreślić. Ale to nie jest rozwiązanie problemu. Wszyscy zaczęli rozumieć naprawdę, że ochrona granicy zewnętrznej to musi być absolutnie ten topowy priorytet dla wszystkich państw. Dla Polski oznacza to, bo niektórzy zgłaszali, że gotowość, że mogą pomóc, że komisja może by pomogła. My nie potrzebujemy w tej chwili na tym etapie pomocy. My potrzebujemy pełnej akceptacji i zrozumienia dla działań, jakie tam podejmiemy. Nie chcę, żeby to zabrzmiało, wiecie, jakoś tak buńczucznie, ale ja to też powiedziałem i się spotkało z pełnym zrozumieniem. Ja nie potrzebuję żadnych decyzji, które miałyby zapadać tutaj w Brukseli czy w jakichś instytucjach. Ja potrzebuję pełnego zrozumienia i akceptacji dla takich zachowań, które nie są koniecznie standardowe, ale które są wymagane przez państwo frontowe wtedy, kiedy będziemy musieli bronić polskiej granicy. I mówię o tym, będąc prawie na 100% przekonanym, że Polska nie będzie musiała stosować twardych metod, takich brutalnych, nasz sposób ochrony granicy i sam fakt, że taką możliwość w ogóle sobie stworzymy prawnie, czyli zbudujemy potencjalnie ten instrument. Mówię tutaj o czasowym zawieszeniu możliwości składania wniosków o azyl przy granicy białoruskiej przez tych, którzy nielegalnie przekraczają granicę. Wiecie, chodzi mi o to, żeby to było precyzyjne, bo okej, ja sam czasami używam skrótów i później może jest z tego kłopot, ale ani Polska, ani ja, ani nikt nie może zawiesić prawa do azylu, tak jak się nie zawiesza praw człowieka. Ja wiem o tym. Ale my możemy w taki sposób prowadzić procedury azylowe, żeby uniemożliwić wykorzystywanie prawa azylowego przez organizowanych po białorusku czy po rosyjsku grup
nielegalnie przekraczających polską granicę. Po prostu to się na pewno skończy. I no tak, nie, że między nami mówiąc, bo wiadomo, że rozmawiamy publicznie, ale ja nie potrzebuję takiego legalistycznego alibi, czy jakiegoś traktatowego hołdu, że tutaj Polska teraz może robić sobie wszystko. Ja potrzebowałem politycznego zrozumienia i takiej empatii wobec Polski. Nie dla mnie, tylko dla Polski. I to jest w 100%. Decyzje będziemy podejmowali na własną odpowiedzialność w Polsce. Jak pytacie mnie o moją opinię, sprawdzicie to za miesiąc, za pół roku, za rok. Będziemy robili, co do nas należy i wszyscy to zaakceptują. Jeszcze ostatnie pytanie, pan redaktor Sokołowski prosił. Ja będę trzymał kciuki za tych wszystkich, którzy próbują budować tego typu huby na zewnątrz, no bo to jest jakiś jedna z wielu tych metod, które mogą uchronić przed Europę przed tą nadmierną presją migracyjną. Tu wspomniałem czy właśnie Tunezja czy Albania, ale słuchajcie, my sąsiadujemy z Białorusią, z Ukrainą, z Rosją. Znaczy, my nie mamy takich możliwości. W ogóle to jest... dla mnie jest ważne, żeby wszyscy mieli świadomość, że skoro my bronimy granicy wschodniej, to żeby nikomu nie przyszło do głowy, żeby z tego tytułu Polska jeszcze ponosiła jakieś koszty dodatkowe, czy... to tłumaczyłem też Niemcom dzisiaj, że to jest w ich interesie to, co ja mam zamiar przygotować na granicy wschodniej, że i decyzje typu kontrola na granicy schengenowskiej nie jest mądrym rozwiązaniem. No zobaczymy. Tu jestem umiarkowanym optymistą, że chociaż jak wiecie więcej państw, nie wiem czy to prawda, bo jak szedłem do was, dostałem informację, że Francja dzisiaj postanowiła przywrócić częściowo kontrolę na granicach państwowych. Nie. Potwierdzicie tę pogłoskę, nie jestem pewien, czy to prawda, czy tylko kuluarowe spekulacje. Ja nie przywiązuję większej wagi do tej części projektu, jakim jest wysyłanie ludzi do zorganizowanych w państwach trzecich obozów, czy miejsc koncentracji. No, każda nazwa jest brzydka, ale przede wszystkim dlatego, że znaczy to będzie miało funkcję prawdopodobnie też taką zniechęcającą czy odstraszającą głównie przemytników, no bo jeśli się będzie, to jest trochę tak jak z tym naszym zawieszeniem ewentualnym procedury azylowej. Jak się ludzie dowiedzą, że Łukaszenka może ich to ściągać, ale na końcu nie dostaną wniosku azylowego, to być może zastanowią się 5 razy, zanim zapłacą przemytnikom białoruskim czy innym pieniądze i zrezygnują. To samo może dotyczyć, taka konsekwencja może być też decyzji o tworzeniu tych hubów, czy obozów, czy typu Albania, czy Tunezja. To też może bardzo zniechęcać przemytników, organizatorów przemytu ludzi, no bo będzie po prostu mniej chętnych, jeśli będą wiedzieli, że nie wylądują pod Paryżem, tylko pod Tiraną, więc może to... może to przynieść skutek, ale ja jestem zwolennikiem zdecydowanie maksymalizacji środków na granicy zewnętrznej. Może dlatego, że Polska ma takie doświadczenie. My nie mamy pomysłu na żadne właśnie wysyłanie na zewnątrz, no bo trudno mieć. Natomiast na uszczelnianie granicy skuteczne to jest to, co jest naszym zadaniem. I ostatnie pytanie. Dobry wieczór, panie premierze. Maciej Sokołowski, TVN24. Trochę pan o tym wspomniał i przypominając, że tematem głównym szczytu tak naprawdę, jeszcze tydzień temu wydawało się, będzie temat granic wewnętrznych strefy Schengen, że to kanclerz Scholz będzie tym negatywnym bohaterem tego szczytu, to on się będzie musiał tłumaczyć z tego dlaczego, na jak długo, z jakiego powodu zamyka granice wewnętrzne. Kilka dni przed szczytem okazało się, że to Polska jest tym głównym tematem, co trochę też przesłoniło chyba odpowiedzialność kanclerza Scholza, czy on rzeczywiście dzisiaj się wytłumaczył i czy ten pakiet proponowanych nowych, nadzwyczajnych rozwiązań w zakresie ochrony granic zewnętrznych rzeczywiście pomoże uchronić nas przed zamykaniem granic wewnętrznych strefy Schengen. Dziękuję. Nie ma akceptacji, jeśli chodzi o całe grono liderów tutaj zgromadzonych na spotkaniu Rady Europejskiej dla odtwarzania kontroli na granicach schengenowskich.
i chyba tego nie trzeba nawet powtarzać. Akurat zresztą w konkluzjach jest ślad tej refleksji, jeśli chodzi o szengenowski kod i o to. I bardzo wiele wypowiedzi było takich zupełnie jednoznacznych, że albo będziemy skutecznie chronić, tak jak chce tego Polska, granice zewnętrzne, albo będziemy skazani na odtworzenie granic wewnętrznych. No i nie ma nikogo, kto by jakoś akceptował te działania polegające na zamykaniu granic wewnętrznych. Mam wrażenie, że kanclerz Scholz to już dobrze zrozumiał. Słuchajcie, tak szczerze powiedziawszy, a też tłumaczyłem to na początku powodzi, że to przywracanie kontroli na granicy polsko-niemieckiej jest pod każdym względem złe, jest nieporozumieniem, jest antyeuropejskie, ale też jest nieakceptowalne z oczywistych względów. I po tej rozmowie mam prawo twierdzić, no bo o tym mówią statystyki, że kontrole na tej granicy polsko-niemieckiej nie są uciążliwe. No tak bym to delikatnie określił. I intencjonalnie. Rozmawiałem o tym z kanclerzem Scholzem. Wydaje się, że będzie to takie stałe podejście. Znaczy, nikt nie ma interesu w tym, żeby nawet jeśli ktoś z powodów politycznych, bo przecież wiadomo, że jakie były powody związane też z kalendarzem wyborczym wewnątrzniemieckim. To nie jest żadne usprawiedliwienie. Ale dla mnie ważny jest praktyczny efekt też moich interwencji. No póki co mogę powiedzieć, że w ostatnich tygodniach na pewno czasu powodzi te kontrole nie są aż tak dokuczliwe, ale są oczywiście niepotrzebne i to bardzo wyraźnie wielu dzisiaj liderów mówiło, że to jest najgorsze, co można wykombinować, jeśli chodzi o odpowiedź na presję migracyjną, wewnętrzne granice. Jednym z efektów tego braku zgody na to było to, że wszyscy deklarowali właśnie gotowość jakiejś pomocy czy aktywności na rzecz pomocy Polsce i innym krajom granicznym, właśnie po to, żeby uniknąć takich rozwiązań, jakie kanclerz Scholz wprowadził. Ja jednej sugestii z pytania nie podzielam, czy nie zrozumiałem, bo mi bardzo zależało na tym, żeby Polska była w centrum uwagi w czasie dzisiejszego spotkania, bo potrzebowałem tej koncentracji, tej uwagi wszystkich partnerów na polskiej specyfice, znaczy, czyli na tej agresywnej polityce migracyjnej Białorusi, żeby w sposób najpełniejszy uzyskać tę na przyszłość akceptację dla różnych działań, jakie podejmiemy. Więc, znaczy, szczerze powiedziawszy, mało mnie interesuje, który z krajów się jak będzie lokował w tym rankingu zainteresowania w czasie obrad Rady Europejskiej. Dla mnie było ważne, że wszyscy byli świadomi, o co nam chodzi. Znaczy, to nie musiałem za długo tłumaczyć i że ten, no niektórzy uznali może, że zbyt twardy komunikat, taki wręcz prowokacyjny o prawie do azylu, ale on spowodował to, na czym bardzo mi zależało, że wszyscy się na tym skupili i zrozumieli, na czym polega ta sytuacja na granicy z Białorusią. I że to jest nie mój problem, tylko Europy i że to jest problem dużo poważniejszy niż tradycyjne. I to też wszyscy zrozumieli. To podkreślali też i szefowa komisji, i szef Rady Europejskiej byli tutaj dużym wsparciem dla mnie, tłumacząc, że to jest po raz pierwszy w historii, kiedy przez tak długi czas wrogie reżimy organizują przemyt na wielką skalę. Były takie momenty, pamiętacie, byłem wtedy szefem Rady Europejskiej, kiedy, ale też w 2022 chyba, czy 20, kiedy Turcja wspierała migrantów na granicy z Grecją, no i tam dwa razy, i w 2016, czy 2015, i teraz już za premiera Mitsotakisa doszło do takiej twardej konfrontacji na granicy. No ale to były raczej incydenty, a my tu mamy już 3 lata prawie, tak? I to było bardzo ważne, że wszyscy zrozumieli, że to jest kompletnie coś innego. Znaczy, migracja wszędzie jest problemem, ale tutaj mamy do czynienia z migracją plus agresją,
kiedy mówiłem zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem, używa się tego eufemizmu hybrid war, znaczy wojna hybrydowa. Tylko to, co się dzieje na polskiej granicy z Białorusią, to momentami jest o wiele bardziej wojna niż hybrydowa. Tam słychać strzały, my musimy używać twardych metod, żeby chronić naszej granicy przed nielegalnymi przejściami w sposób bardzo zdecydowany. I wiemy, że oba państwa, Rosja i Białoruś, zaangażowały się organizacyjnie w tę sytuację. I dzisiaj już naprawdę wszyscy to wiedzą i widzą w Europie. To będzie oznaczało także inne formy wsparcia dla Polski, ale o tym już będę rozmawiał z komisją. Jestem spokojny o efekty tych rozmów. Bardzo dziękuję, bardzo Państwu dziękujemy. No co jeszcze? Dobranoc. Słuchajcie, no jeszcze, no kiedy to było? Ostatnia czy przedostatnia Rada Europejska? Ostatnia, nie? No tak, bo była długa przerwa, tak. Jak mówiłem, że ja potrzebuję pieniędzy na ochronę polskiej granicy, tarcza wschód, ale też na... No to jeszcze tuż przed i w trakcie tej ostatniej Rady Europejskiej to jeszcze były takie fetysze, powiedziałbym. No jak pieniądze na co? Na czołgi albo na... A na zapory to może nie, bo przestało być problemem nagle. Znaczy dzisiaj pierwsi się zgłosili ci, którzy byli najbardziej sceptyczni wobec finansowania przez Europę ochrony polskiej granicy i to w sposób taki masywny. Masywny nie tylko w sensie finansowym, ale też instalacji i pewnych metod, o których mówię. Także to jest... Tu się udało uzyskać ten efekt i dotarło to wreszcie do wszystkich głów, że tam nie ma żartów, znaczy, że to jest w interesie całej Europy, żeby Polska mogła tam robić to wszystko, co jest potrzebne, żeby ta granica była skutecznie strzeżona. Więc tak, to się radykalnie zmieniło. To powiem nawet szczerze, ci, którzy byli sceptyczni, dzisiaj się bardzo tego wstydzili i przepraszali, że nie do końca zrozumieli, o co chodziło z tym postulatem, żeby traktować nasze akcje na granicy wschodniej jako te, które chronią Europę, a nie tylko Polskę. Bardzo dziękujemy, przepraszam, ale... Tak? If you want. I think everything is clear. Yeah. Sorry, we don't have a translation. Sorry, it's not... This is not a sport, it's not a ranking. I don't care about who is leading. For me, effectiveness, this is what matters. So, yeah, I think that Poland is today really effective when it comes to problems we have talked about these problems today and now during our press conference. But okay, it's not my personal ambition to be a leader of something. I want to be an efficient prime minister to solve the problem, not to be, gold medal winner on this. Dziękuję. Dziękuję. Thank you.